teraz mówią o piekle kobiet w zupełnie odwrotnym kontekście. Ja jestem no, bardzo mocno przywiązana do spraw związanych z prawami kobiet i uważam, że tutaj to odwrócenie pojęć jest dramatyczne, dlatego że kobiety w Polsce zaczęły umierać na salach porodowych. My cały czas mówimy, nie rozkręcajmy licytacji, nie nakręcajmy tej kiełbasy wyborczej. Polska stała się no, takim punktem przerzutowym, wydaje mi się, imigrantów do Europy. Państwa gościem Joanna Mucha, Trzecia Droga, Polska 2050. Dzień dobry. Serdecznie. Pani poseł, kiedy słuchała pani Jarosława Kaczyńskiego, który przyznał, że kobieta w ciąży ma prawo także do życia i do tego, żeby być zdrowa i że to prawo jest, cytat, obserwowane, a co za tym idzie, uznawane, no to jak rozumiem, według prezesa wszystko jest okej. On twierdzi, że takie prawo w Polsce już w tej chwili obowiązuje i kobiety mogą czuć się bezpieczne, te będące w ciąży, rzecz jasna. Pan prezes Kaczyński po prostu pokazał priorytet. Priorytetem jest ciąża, jest płód, natomiast dopiero na następnym miejscu jest kobieta. Myślę, że tak należy to czytać i tak to wszyscy odczytaliśmy. Nie zgadzamy się dramatycznie na takie postawienie sprawy. Ta kobieta jest przecież bardzo często też matką dzieci, które już wcześniej urodziła, więc zawsze na pierwszym miejscu musi być zdrowie i życie kobiety. No, a o czym świadczy fakt, że nie jest według partii rządzącej? Znaczy, jaką sytuację tworzy Prawo i Sprawiedliwość polskim kobietom? Przypomnę, że premier Mateusz Morawiecki ostatnio powiedział, że to opozycja szykuje Polkom piekło kobiet. Tak, znaczy to sformułowanie piekło kobiet jest najlepszym chyba przykładem tego, w jaki sposób PiS odwraca pojęcia. Odwraca pojęcia w sposób taki, znaczy to się dzieje niemal każdego dnia, bo oni mówią, że oni bronią demokracji, oni mówią o dziennikarzach, którzy są de facto propagandystami, że to są niezależne media, że to są niezależni dziennikarze. I teraz mówią o piekle kobiet w zupełnie odwrotnym kontekście. Ja jestem no, bardzo mocno przywiązana do spraw związanych z prawami kobiet i uważam, że tutaj to odwrócenie pojęć jest dramatyczne, dlatego że kobiety w Polsce zaczęły umierać na salach porodowych. Więc wiemy już naprawdę, czy na salach patologii jak ciąży. Jak to mówi obecna minister zdrowia, umierały, umierają i będą umierać. No, ale niektórych z tych śmierci można było uniknąć, po prostu mając dobre prawo w Polsce. Nie mamy tego dobrego prawa. Nie mamy dobrego prawa. A jakby zmieniła to prawo Polska 2050, bo o ile sobie przypominam, oddałaby to prawo w ręce referendum, czyli na przykład 90-letnich mężczyzn. No tak, ale my jesteśmy generalnie za tym, żeby większość decyzji oddawać, czy dużą część decyzji oddawać ludziom. Jesteśmy za partycypacyjnym sposobem uprawiania polityki. A czy pani uważa, że ta kwestia to nie jest sprawa podlegająca referendum, tylko po prostu normalnemu przejściu przez proces legislacyjny większościowy, bo jest to jest rzecz, która problem. Nie powinna w ogóle być poddawana pod głosowanie. Jest drobny problem. Problem polegający na głosowanie zawsze będzie, jeśli to będzie głosowanie w Sejmie albo głosowanie społecznym. Jest drobny problem polegający na tym, że jeszcze przez półtora roku po przejęciu władzy, mam nadzieję, w październiku, będziemy mieli pana prezydenta Dudę. A nie wszyscy to wiedzą, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, czy widzowie, że proces legislacyjny to jest Sejm, Senat, ewentualnie nie, no, wiedzą, to są bardzo mądrzy ludzie, no, ale wyrobieni politycznie. Być może nie wszyscy. Nie wszyscy być może wiedzą, że odrzucenie weta pana prezydenta to jest 276 głosów. Mhm. A my cały czas walczymy o to, żeby mieć po prostu większość, czyli 231 głosów. Więc wydaje mi się, że dzisiaj mówienie o tym, że zmiana prawa nastąpi w Sejmie, jest takim trochę myśleniem magicznym. Pani poseł, ale gdyby ta większość była, no bo rozumiem, idziecie na taką większość, żeby móc odrzucić weto prezydenckie. Hipotetycznie, gdyby udało się ją zdobyć, to wtedy też będziecie za referendum, czy za tym, żeby tę sprawę po prostu szybko, bezproblemowo i bezboleśnie załatwić? My będziemy starali się przygotować do tego referendum. Rzeczywiście przygotować się przede wszystkim... Czyli nawet przy większości, którą daje możliwość odrzucenia prezydenckiego. Bardzo bym chciała, żeby była taka większość, ale wydaje mi się, że dzisiejsze dane nie wskazują na to, żeby tak miało być. Dzisiejsze sondaże na to nie wskazują. Więc moja propozycja do wszystkich moich koleżanek, bo to głównie z dziewczynami rozmawiamy przecież na ten temat, jest taka, róbmy to dwutorowo. Złóżcie ustawę. Ja na
pewno za tą ustawą zagłosuję, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast jeśli uda się uchwalić się w Sejmie i uzyskać podpis pana prezydenta, będę najszczęśliwsza na świecie, a jeśli nie, to pójdźmy tą drugą drogą, czyli referendum, gdzie pytanie zostanie referendalne przygotowane w panelu obywatelskim, nie przez polityków, tylko przez ludzi wspartych ekspertyzą, wspartych specjalistami i w ten sposób moim zdaniem przy tych dzisiejszych wynikach pokazujących na to, jaka jest opinia publiczna na temat ewentualnej liberalizacji, w moim przekonaniu jest to szansa na to, żeby rzeczywiście uzyskać wiążący efekt. Przypomnę, bo to jest bardzo ważne, że referendum jest wiążące dla pana prezydenta, więc to jest ta różnica. A nie obawia się pani tego, że powaga referendum została bardzo mocno zachwiana i ludzie po prostu przestaną referendum szanować, a co za tym idzie chcieć w nim uczestniczyć? To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czyli referendum, które będzie się odbywało w dniu wyborów, to nie jest referendum. Powiedzmy sobie w jednoznaczny sposób. Ludziom jest przedstawiane jako referendum. Jest przedstawiane jako referendum, to jest atrapa. Natomiast my powinniśmy rzeczywiście w referendum podejmować decyzje o tych ważnych kwestiach, które dla ludzi są istotne, ale przede wszystkim właśnie w tych, gdzie opór pana prezydenta możemy się spodziewać, że będzie na tyle duży, że nie da się tego w procesie legislacyjnym przeprowadzić. Cztery konwencje programowe za nami, pani poseł. I Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska, wy, także Lewica. Prawo i Sprawiedliwość, wrócimy do partii rządzącej, ale chwilę o opozycji. Krzysztof Brejza, nie wiem, czy pani przed chwilą słyszała, zapytany o mnie, jak ocenia te wasze, czyli Lewicy i Polski 2050 i PSL-u konwencje. Jak patrzy na to i czy po tych konwencjach ma przekonanie, że uda się stworzyć wspólny rząd, mówi oczywiście, że tak, bo my mamy przede wszystkim wspólne wartości. Czy pani po wysłuchaniu Donalda Tuska w sobotę i jego kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej również ma takie przekonanie? Mam takie przekonanie. Zdecydowana większość tych postulatów, które pojawiły się na konwencji Platformy, to są rzeczy, o których mówiliśmy już wielokrotnie. Naprawdę zdecydowana większość. Więc tam się dosłownie pojawiło kilka rzeczy, które były dla mnie nowe, czy w jakiś sposób nowe rozwiązanie przynosiły. Więc nie mam co do tego wątpliwości, że i mamy wspólne wartości, i mamy de facto wspólne sprawy do załatwienia, bo tak na to trzeba spojrzeć. Natomiast ja cały czas namawiam kolegów z Platformy Obywatelskiej do tego, żebyśmy się zabrali za jednak dokładniejszą debatę programową, bo takie hasło, które można wstawić jako tweet na, jak to się teraz nazywa, portalu X, tak? Portalu X, to nie jest wystarczająca robota wykonana do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę za chwilę. 100 konkretów na 100 dni to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, tylko że każdy z tych konkretów wymaga bardzo głębokiego rozbudowania. I my w naszym programie, większość z nich, tak jak powiedziałam, mamy rozbudowanych, bo nie wystarczy powiedzieć, nie wiem, że będziemy oczyszczali rzeki. Trzeba bardzo dokładnie powiedzieć, w jaki sposób to będziemy robili. Państwo mówią, jak bardzo dokładnie mają zamiar spowodować, że się milion mieszkań na rynku w jedną kadencję pojawi? No, ten program jest też przygotowany. No właśnie, ale nie ma też szczegółów. No to pani zarzuca Platformie coś, co wy także macie na swoim sumieniu. Ale ja dlatego mówię o tym, żebyśmy usiedli do rozmowy. Mhm. Dlatego, że my mamy przygotowane te szczegóły i jesteśmy w stanie je naprawdę natychmiast pokazać w bardzo jakby dokładnych konkretach. I tego samego oczekuję od Platformy i od innych partii opozycyjnych, bo to jest w tym momencie na tyle istotne, żebyśmy po prostu naprawdę byli przygotowani do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za Polskę. Pani poseł, ja wielokrotnie spotkałam się z takimi argumentami z państwa strony, że wy jako właściwie jedyna partia nie idziecie w populizm, że bierzecie na barki właśnie odpowiedzialność tej partii, która nie będzie szafować obietnicami, bez pokrycia, rozdawnictwem pieniędzy i tak dalej. Tymczasem według bardzo dokładnego rankingu przygotowanego przez Fori i przez Money.pl państwa obietnice są droższe niż obietnice Platformy o 45 miliardów złotych. Nie mam takiego przekonania, dlatego że... Ale przekonania w jakiej sprawie? Że to jest dobry ranking, czy że... Mam wrażenie, że ten ranking nie uwzględniał bardzo wielu obietnic Platformy. Nie uwzględniał na przykład obietnic związanych z edukacją, z podwyżką dla nauczycieli. Mhm. Dla nauczycieli. Jeszcze jednego elementu nie uwzględniam, nie pamiętam jakiego, ale w każdym razie, kiedy doliczymy te obietnice ze strony Platformy, to zdecydowanie, nie jestem w stanie w tej chwili oczywiście konkretnych liczb przytoczyć, ale jeden z naszych ekonomistów, który z nami współpracuje, robił takie wyliczenia. No to trzeba się bronić, pani poseł. No były odpowiedzi na ten ranking. Rzeczywiście uważam, że po prostu nie policzono niektórych obietnic Platformy. A z
Co was tak naprawdę, gdyby pani dzisiaj miała powiedzieć wyborcy, dlaczego warto głos oddać na was, a nie na Koalicję Obywatelską? Co was różni od Koalicji Obywatelskiej? Tak przede wszystkim, to co by to było? Dwie kwestie. Pierwsza, rzeczywiście bardzo takie odpowiedzialne podejście do państwa, czyli właśnie to, że my cały czas mówimy, nie rozkręcajmy licytacji, nie nakręcajmy tej kiełbasy wyborczej, bo to jest bardzo niebezpieczne. No, ale nadal nie potrafi pani mi tu przedstawić liczb, które świadczą o tym, że wasze obietnice są mniej warte niż obietnice Koalicji Obywatelskiej. No, ale to proszę, naprawdę, wystarczy doliczyć samą kwestię podwyżek dla nauczycieli. No to proszę mi doliczyć. No, nie przygotowałam się, nie mam tych liczb przy sobie. Ale druga kwestia to jest to, że w naszym programie znacznie mocniej eksponujemy przyszłość i te wyzwania przyszłości. Te, które dotyczą katastrofy klimatycznej, które dotyczą cyfryzacji. Cyfryzacja jest, ona przemodeluje nasze życie w sposób absolutnie nieprawdopodobny, bo to nie są tylko komputery, to jest automatyzacja, to jest robotyzacja, to jest internet rzeczy, to jest masa rzeczy, które będą dotyczyły naszego życia. I wreszcie to jest kwestia srebrnego wieku, czyli przygotowania się na to, że w 2050 roku nasze społeczeństwo będzie się składało w 40% z seniorów. 40%. Ja nie widzę w ogóle w żadnej partii, nigdzie, przygotowywania się na te wyzwania przyszłości i mówienia o tych wyzwaniach przyszłości. Znaczy, bo no jeżeli chodzi o zieloną energię, to Zieloni mówili o tym, że stworzenie Ministerstwa Przemysłu zlokalizowane na Śląsku, co najmniej 700 lokalnych wspólnot energetycznych, w których produkuje się tanie ekologiczny prąd. Wyłączenie z wycinek najcenniejszych pod względem przyrodniczym lasów. Pierwszeństwo dla polskich przedsiębiorców na polskim rynku drewna. Oczyszczenie rzek. Każdy i tak dalej. Z tych postulatów był w naszym programie już przez nas prezentowany. No to oni mają o tym mówić? Nie, no to się jak najbardziej zgadzamy i nie mamy z tym problemu. Tylko tak jak mówię, jeśli mówimy o oczyszczaniu rzek, to musimy powiedzieć naprawdę o szczegółach. Wygląda na to, pani poseł, że wy wiele rzeczy macie wspólnych. Mamy wiele rzeczy wspólnych, bo wiele rzeczy jest po prostu bardzo oczywistych. Tylko że ja mam wrażenie, że Platforma nie widzi, że te trendy, te megatrendy, o których ja na przykład uczę studentów, właśnie ten ekologiczny, ten cyfryzacyjny, to starzenie się społeczeństwa, że one się przenikają, one wzajemnie na siebie nachodzą. Prosty przykład. Jeśli myślimy o tym, że 40% społeczeństwa w 2050 roku to będą seniorzy, to musimy dzisiaj dostosować budownictwo mieszkaniowe do właśnie ich potrzeb. My dzisiaj musimy budować w taki sposób domy, żeby one za te 30 lat służyły 40% seniorów, którzy będą w naszym społeczeństwie. To są bardzo zacne i jak najbardziej potrzebne postulaty, tylko pytanie, czy To jest dzisiaj najważniejsze, bo jeśli my naprawdę nie zmienimy pewnego rodzaju takich kierunków naszego rozwoju, takich pomysłów na to, w jaki sposób my się rozwijamy, to będziemy jakby popełniać błędy, które nas za 10, za 15 lat będą dramatycznie dużo kosztowały. Bo dzisiaj, jeśli nie będziemy budować w określonym standardzie domów, to za 10 lat będziemy musieli wydać potworne pieniądze na to, żeby je docieplać, potworne pieniądze na to, żeby... I uważa pani, że to są postulaty, którymi da się te wybory wygrać? Ja uważam, że to są postulaty, które świadczą o tym, że my poważnie podchodzimy do zarządzania państwem. I uważam, że to jest naprawdę wielka i cenna wartość. A poza tym mam też wrażenie, że ten brak licytacji, czyli to, że my bardzo wyraźnie stawiamy na to, na taką odpowiedzialność finansową, to też jest coś, co nas coraz bardziej odróżnia. I mam wrażenie, że udaje nam się powoli odbijać elektorat Konfederacji, co jest niezwykle cenne dla całej opozycji. To widać zresztą w tym, ja oczywiście wielokrotnie podkreślam, ale będę to robić konsekwentnie. Ja w pojedyncze sondaże nie wierzę, ale jednak te trendy pewne się pokazują. Konfederacja faktycznie to jest kolejny sondaż z rzędu, gdzie traci. Natomiast zdecydowanie lepszy wynik zarówno Trzeciej Drogi, jak i Lewicy. Więc być może to jest to, o czym pani mówi. Są dwie sprawy, które sprawią, że które dadzą nam możliwość wygrania wyborów. Pierwsza to jest przekonanie kobiet do tego, żeby rzeczywiście zagłosowały. Druga to jest odbicie głosów Konfederacji. Wydaje mi się, że w jednym i w drugim temacie naprawdę robimy porządną robotę i to też odbija się w tych rosnących jednak sondażach. I w tym kontekście także sondaż IBIS, to też pytałam pana Krzysztofa Brejzę, ponad 25% zdecydowanie nie idzie na wybory, 13% raczej nie idzie, daje nam to prawie 40% wyborców, którzy mówią, nie idziemy. Ale wie pani doskonale, że najwyższe frekwencje, jakie uzyskiwaliśmy w Polsce, to były w okolicach 60%. Ale państwo twierdzą, my zresztą też, że to są najważniejsze wybory 1989 roku. No, chyba jednak obywatele nie mają tego przekonania.
Mam takie właśnie wrażenie. Natomiast naszym jakby podstawowym w tej chwili zadaniem, i my tak to definiujemy, jest dotarcie do osób niezdecydowanych. Z prostego powodu. Badania nam pokazują, że to jest osoby... 4% w tej chwili. Nie, niezdecydowanych jest... Znaczy to według oczywiście... tego sondażu, rzecz jasna. Cały czas mówię, że to jest jedno badanie. Bardzo polecam ten raport, który wydała Batory w tej chwili. Mhm. Fundacja Batorego, przepraszam. Gdzie te grupy niezdecydowanych są podzielone na określone segmenty, na określone części. My zrobiliśmy badanie samej grupy niezdecydowanych i nam wyszło, że ci ludzie mówią o tym właśnie, co jest w naszym programie, tak? Czyli mówią o tym, że chcą komunikacji publicznej, że chcą naprawdę dostępnego lekarza i w jaki sposób to zrobić, żeby on był rzeczywiście dostępny. Mówią o edukacji, konkretne rzeczy, które chcą w tej edukacji uzyskać i to wszystko jest w naszym programie. Więc naszym dzisiaj podstawowym celem jest to, żeby naprawdę... jakby dotrzeć do nich z informacją, że to, czego poszukują w polityce, jest u nas, w naszej ofercie. Mhm. Mimo to jeszcze raz uprę się przy tych 25, prawie 38 z tymi raczej niezdecydowanymi na to, że nie pójdą do wyborów. Czy to nie jest taka wspólna, solidarna porażka partii opozycyjnych, że nie są w stanie zmobilizować większej liczby społeczeństwa do tego, żeby poszła do wyborów? I jeszcze raz powtórzę, że to są i tak jedne z najwyższych, znaczy jeśli rzeczywiście mielibyśmy frekwencję na poziomie 55-60%, to byłaby to i tak jedna z najwyższych frekwencji, ale to oznacza tylko i wyłącznie tyle, że my mamy teraz tych około 40 dni. Niespełna, na to, żeby naprawdę rozmawiać z każdym. Moja kampania wyborcza najczęściej wygląda tak, że jadę do każdego miasta, miasteczka, nawet wsi w moim okręgu wyborczym. Idę od sklepu do sklepu, do fryzjera, do, nie wiem, notariusza i tak dalej, i tak dalej. I rozmawiam z ludźmi, przedstawiam, mówię im, dlaczego ważne jest pójście na wybory. I to jest naprawdę olbrzymia grupa ludzi, których można przekonać do tego, żeby zagłosowali. Pani poseł, czy ma pani przekonanie, że w tym raporcie Pegasusa, po tym, co się dzieje teraz z Krzysztofem Brejzą, tym groźbami ze strony prokuratury, tym, że on się zrzeka immunitetu, że opozycja nie tylko ze strony Koalicji Obywatelskiej, ale w ogóle jest w jakiś sposób kontrolowana, tak to nazwę eufemistycznie, przez partię rządzącą? Nie mam najmniejszych wątpliwości. Pani redaktor, nie mam najmniejszych wątpliwości. Ja zawsze mówię o tym, że my jesteśmy prawdopodobnie wszyscy nagrywani, ale nie ma tylu uszu, a tyle gumowych uszu, żeby nas wszystkich słuchano. Mhm. I myślę, że dopiero wtedy, kiedy jest taka potrzeba, to odsłuchuje się konkretne osoby i sprawdza, co one tam mówiły na tych nagraniach. Nie mam najmniejszych wątpliwości, naprawdę. To, co się dramatycznego wydarzyło i co mam wrażenie, że jest zupełnie niezrozumiane i niezauważone, to to, że Pegasus oznaczał, że wszystkie te nagrania były też w Izraelu. W związku z tym te wszystkie taśmy, te wszystkie podsłuchy znalazły się też w obcych służbach i to jest moim zdaniem to, co naprawdę najgorszego można było zrobić Polsce. I kto powinien i czy w ogóle ponieść jakieś konsekwencje? Odnoszę się także do zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej. Pytam, czy tutaj się zgadzacie, że te rozliczenia bardzo ostre i bardzo szybkie jednak muszą nastąpić? Mam na to swój własny pomysł autorski. W różnego rodzaju reżimach na świecie powoływano jakąś specjalną grupę prokuratorów albo jakiś specjalny wydział w prokuraturze. No i co powinno być u nas? Ja uważam, że taki rzeczywiście specjalny wydział powinien zostać powołany do tego, żeby rozliczyć... Wydział w prokuraturze? Taki wydzielony? Tak, oddzielna. Znaczy nie wiem, czy to będzie w prokuraturze, czy to będzie w KPRM-ie, to jest naprawdę... W każdym razie jakaś grupa prokuratorów. Grupa prokuratorów, która te afery rozliczy, posługując się w moim przekonaniu, ja nie jestem prawniczką, więc tutaj proszę o jakąś ulgowe potraktowanie, ale w moim przekonaniu wydaje mi się, że większość tych spraw trzeba będzie traktować jako działanie zorganizowanej grupy przestępczej. I za pomocą przepisów, które dotyczą właśnie tego typu działalności, trzeba będzie je rozliczyć. Zgadza się pani, że przed Trybunałem Stanu powinien stanąć także Andrzej Duda? No, pan prezydent Duda złamał kilkakrotnie konstytucję, więc prawnicy mówią, że jest to absolutnie jednoznaczne i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, więc w moim przekonaniu tak. Pani poseł, to jeszcze teraz dwa słowa. Przede wszystkim o kwestii związanej z aferą wizową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przypomnę raz jeszcze, mamy dymisję pana ministra Wawrzyka, mamy zatrzymany jego sprzęt, ale mamy także dzisiaj dziennikarskie informacje związane z tym, że nie tylko jeden pośrednik brał w tym wszystkim udział, ale
no, miał jakiegoś współpracownika właśnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który, no mówiąc krótko, pomagał w sprowadzaniu, w wydawaniu wiz, pozwoleń dla imigrantów. Wiemy też, że co najmniej właśnie 200 z 600 tysięcy bodajże osób miało dostęp do takiego ułatwienia. Wiemy też, że Słono pośrednik za to zarobił. Co pani wie na pewno w tej sprawie? Bo ja mam wrażenie, że prokuratura nie do końca jasno opinię publiczną informuje w tej sprawie. Nie będziemy mieli takich informacji. Jeśli je uzyskamy, jeśli szersze informacje uzyskamy, to będą to informacje od obcych służb różnego typu, bo przecież jest to międzynarodowe śledztwo, które się w tej chwili toczy. W ostatniej audycji pani redaktor Dominika Długosz mówiła o tym, że ludzie PiS-u już od kilku tygodni mówili o tym, że jakaś tego typu sprawa może być na rzeczy, ale mówili, ale to po wyborach teraz nic nie powiemy. Tak. Więc ja mam wrażenie, że o tej sprawie PiS wiedział już od jakiegoś czasu i nic nie zrobił. Właśnie ze względu na wybory. Natomiast sprawa jest dość ewidentna. Mamy w tej chwili sytuację taką, w której Polska stała się no, takim punktem przerzutowym, wydaje mi się, imigrantów do Europy, bo tylko drobna część spośród nich, mówi się o liczbach 140 tysięcy w ubiegłym roku, a tylko 40 tysięcy z nich później pracowało w Polsce. Więc jeśli nawet dodamy 20-40 tysięcy tych, którzy mogli pracować na czarno, to pozostaje ogromna liczba tych, którzy prawdopodobnie zostali właśnie z Polski, przenieśli się do innych krajów europejskich. Więc mamy tutaj do czynienia z rzeczą absolutnie nieprawdopodobną. Ja już nie mówię o hipokryzji, ale mówię o tym, że cała Europa zmaga się z problemem imigracji, próbuje zamykać szlaki, natomiast przez Polskę po prostu został utworzony taki naprawdę bardzo szeroki szlak przerzutowy pod pełną jakby... pod pełnym parazolem rządu. Już dzisiaj te dane, ale myślę, że warto je przytoczyć po raz kolejny. Są to dane Eurostatu, według których Polska tylko w ubiegłym roku, i to podkreślam, to jest tylko ubiegły rok, wydała ponad 700 tysięcy pozwoleń na tak zwany pierwszy pobyt. To jest najwięcej w Unii Europejskiej. I moje pytanie, jak to się ma do pytania referendalnego? Także w kontekście tej afery i szeregu informacji, które mamy w tej sprawie. No nijak się ma. Myślę, że wtedy, kiedy było przygotowywane pytanie referendalne, to pan prezes, który nie wiem, kto jest autorem tego pytania, ale w każdym razie jeszcze nie mieli wiedzy o to, że, o tym, że taką aferę mają u siebie. Notabene ja się w ogóle zastanawiam, czy pan Wawrzyk nie jest tutaj kozłem ofiarnym, że ta afera może być znacznie jakby wyżej zaczepiona. Natomiast po prostu nie mieli wiedzy. Ja mam wrażenie, że oni nie mieli wiedzy o tym, jaką politykę prowadzą. Wtedy, kiedy przygotowywali to pytanie, więc sami wpadli w dołek, który kopali pod opozycję. Tylko pytanie, czy wpadli? Czy referendum nie odniesie jednak takiego skutku, jaki to zamierzało Prawo i Sprawiedliwość? Ja nie sądzę, żeby to referendum było wiążące akurat tym razem. Nie sądzę, żeby... Nie sądzę, pani, że wiele osób będzie bojkotować po prostu. Myślę, że bardzo wiele osób będzie bojkotować, więc nie sądzę, żeby przekroczyło 50%, dlatego nie będzie wiążące. A nie boi się pani, że ludzie będą się obawiać o... O tajność? Oczywiście, że tak. I dlatego my mówimy... I po prostu pokazanie ich preferencji wyborczych. I dlatego my mówimy o tym, że my... Ja na pewno nie wezmę karty i moi koledzy też nie wezmą karty referendalnej. Państwo nic nie ryzykują, bo i tak wiadomo, jakie państwo mają tak poglądy, jest. Prawda? Natomiast ale mówimy, osoby w mniejszych ośrodkach. Dlatego mówimy tym ludziom, zróbcie tak, jak uważacie. Naprawdę to musicie zważyć wszelkie opcje. I tak jestem naprawdę głęboko przekonana, nie ma takiej możliwości, żeby 50% zostało przekroczone. Więc zróbcie tak, jak uważacie. Teraz jedna sprawa jeszcze na koniec, a będzie jeszcze jedna, ale to już tak zwany Michałek. Pani poseł, żona Mateusza Morawieckiego. Pani premierowa kupiła podobno działki w Jastrzębiej Górze, w jednym z najpiękniejszych miejsc chyba w ogóle nad morzem. 6 tysięcy metrów kwadratowych, według wyliczeń dziennikarzy Gazety Wyborczej za około 3 miliony złotych, bo tak mniej więcej te ceny rynkowe w tej chwili wyglądają. Wiemy, że Mateusz Morawiecki, zanim został premierem, przepisał cały niemal swój majątek właśnie na żonę. Czy my powinniśmy dzisiaj wyliczać
pani premierowej to, że ona zakupuje takie działki nad powinniśmy, morzem właśnie? Powinniśmy. Dlaczego? Z prostego powodu. Ja mam wrażenie, proszę mi poprawić, że pani premierowa nie zarabia własnych pieniędzy. Mam wrażenie, że ona nie jest nigdzie zatrudniona i nie ma swoich własnych dochodów. Więc jeśli tego typu zakupy się pojawiają, to są zakupy czynione z majątku jej męża, więc oczywiście powinniśmy zadawać pytania. Dla mnie jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie w temacie tych działek. Znam dość dobrze ten obszar Jastrzębiej Góry, bo tam często... Ja też całe dzieciństwo tam spędziłam. Często tam bywam. To doskonale pani wie o tym, że tam są tereny, które są objęte ochroną krajobrazową. I te tereny się dramatycznie kurczą. Naprawdę rok w rok, kiedy przyjeżdżamy, jest coraz mniejsza część tego rezerwatu. W związku z tym chciałabym, żeby... Znaczy, jeśli ktoś może to sprawdzić, czy to są działki, które właśnie zostały wyłączone spod tych rygorów krajobrazowych, czy ochrony, czy rezerwatu. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że tam już naprawdę jest trudno zdobyć działkę, więc przypuszczam, że te działki, które mogły się pojawić na rynku, to właśnie były działki, które zostały wyjęte właśnie z rezerwatu, a to już jest naprawdę coś niedopuszczalnego. I na koniec pytanie o sport i naprawdę bez zbędnej, żadnej absolutnie złośliwości, proszę nie brać tego tak do siebie, ale kilka osób prosiła mnie, żebym zadała pani to pytanie w kontekście popisu w naszej reprezentacji w Polski w piłce nożnej. Wiemy, jak się zakończył wczoraj mecz. Spuśćmy na to zasłonę milczenia, ale ja chciałam panią zapytać, jako byłą minister sportu. Co się powinno wydarzyć i czy w ogóle cokolwiek w PZPN-ie, z PZPN-em, z całym tym, muszę użyć szybko jakiegoś ładnego określenia, bałaganem, który ma tam w tej chwili miejsce? I czy uważa pani, że to, co dzieje się w reprezentacji, to jest poniekąd wypadkowa tego bałaganu właśnie? Ja nie jestem sobie w stanie tego wytłumaczyć, naprawdę, bo to są olbrzymie pieniądze. Na pewno zaniedbany trening juniorski, na pewno niewystarczająco jakby prowadzone grupy juniorskie, żeby przygotowywać później tą kadrę. Naprawdę nie jestem sobie w stanie wytłumaczyć tej sytuacji, bo bardzo wiele różnego rodzaju zasobów, które są poświęcane na naszą reprezentację. No, taki efekt, który przyniosły przecież orliki, które zbudowaliśmy, które miały kształcić właśnie młodych kopaczy i miały spowodować, że wykształcimy wiele utalentowanych osób. I rzeczywiście, no dobrze, tak się ale stało. Czy niepokoi panią to, co dzieje się w samym PZPN-ie? Tak, tylko że wie pani, no, my mamy świetnych piłkarzy, którzy grają w innych klubach niż polskie i dają sobie fenomenalnie radę. Co się takiego dzieje, że oni później nie potrafią grać w swojej reprezentacji? Ale czy na przykład oczekiwałaby pani od Kamila Bortniczuka, zwanego przez Jarosława Kaczyńskiego Karolem Bortniczukiem, jakiejś interwencji w tej sprawie, jakiejś kontroli, jakiegoś stanowiska, czy nie? Czy to w ogóle... Ja pracowałam ze związkami sportowymi, kiedy byłam w ministerstwie, w taki bardzo długofalowy sposób, który polegał na tym właśnie, żeby bardzo daleko zwracać uwagę na sport juniorski, na sposób wyszkolenia, na tego typu rzeczy. Nie wiem, jak ta praca jest prowadzona w tej chwili, ale najwyraźniej nie przynosi dobrych efektów. Joanna Mucha, Polska 2050, trzecia droga. Bardzo dziękuję pani poseł za wizytę u nas w studiu.